Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja właśnie się ogarnęłam, ubrałam sobie taką czerwoną sukienkę i do tego ubrałam sobie taką czarną torebeczkę i wyglądam trochę jakbym szła na jakąś imprezę, a w sumie jedziemy tylko na zakupy do galerii. Tak jakoś dzisiaj mnie wzięło, żeby po prostu się tak troszkę wystroić, ubrać sobie sukienkę. Ostatnio mam fazę na czerwony kolor, na czerwone sukienki, więc postanowiłam taką ubrać. Za bardzo nie miałam biustonosza do tej sukienki, a bez, no nie bardzo mi to pasowało, więc mam biustonosz, ale po prostu szelki sobie tu schowałam i no jest jak jest, no trudno, nie będziemy narzekać, idziemy tylko do galerii. Więc Janku, zbieraj się, idź ubieraj buty. Idź ubieraj tam buty. Jedziemy do galerii kupić z Zuzi przybory do zerówki. Ja chciałam sobie kupić jakąś farbę do włosów, bo ostatnio mam duże przemyślenia na temat mojego koloru i chętnie bym zrobiła sobie jakiś ciemniejszy brows. W sumie to sama nie wiem czego chcę, bo raz chcę ciemny brows, raz może troszkę rozjaśnić i sama nie wiem czego chcę, nie wiem sama jaki mi już kolor pasuje. Ale chyba jednak czuję się najlepiej właśnie w brązie, więc postanowiłam, że kupię sobie jakąś farbę do włosów w Rossmanie. Chcę troszkę poeksperymentować z moimi włosami. Tak, jest tutaj mama, już idziemy. I tak jakoś wpadłam na pomysł, że może kupię sobie farbę, a przy okazji przetestujemy jakiś kolor razem z drogeryjnej farby. Do fryzjera na razie się nie zapisuję, no bo miałam ostatnio zapalenie skóry głowy, no i no nie chcę na razie po prostu iść do fryzjera, chcę to jakoś przeczekać, a ten kolor strasznie mnie drażni, więc może kupię sobie albo jakąś farbę, chociaż farby wolałabym unikać, no bo miałam zapalenie skóry głowy niedawno, więc może kupię sobie jakiś toner z Only Bio i sobie po prostu nałożę na tą długość tutaj, no nie wiem, zobaczę, po prostu nie mogę chodzić w rozpuszczonych włosach. Janku, to krzyczy! Nie mogę chodzić w rozpuszczonych włosach, bo po prostu mam cztery kolory na głowie. Swój odraz rozjaśnione, tu jakieś ciemne, tu jakiś brows i po prostu strasznie mnie to denerwuje, więc na razie króluje u mnie kok. Dobra, więcej nie mówimy, jedziemy na zakupy. A jak coś, to ten film, który nagrywam teraz, to jest 3 dni po ostatnim szkoleniu, bo miałam dwudniowe szkolenie i byłam w ostatnią niedzielę właśnie na szkoleniu już na tym drugim dniu i tam dla was nagrywałam, ale to nagranie wrzucę wam pod koniec tego filmu, także czekajcie, bo makijaż był genialny. Jak coś, to nie jedziemy swoim samochodem, tylko pożyczyliśmy od teścia, bo nasz jest gdzieś tam, gdzieś Mariusz go wywiózł. U lakiernika. Gdzieś u lakiernika, czy gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ja się na tym kompletnie nie znam, także jedziemy teścia samochodem. Dobrze, że ktoś ma drugi samochód, no nie? To już zawsze ktoś chciał, to jest tak, to byśmy byli bez samochodu. No, dokładnie. Dobra, jedziemy i pierwsze co, to gdzie idziemy? Bo ja bym chciała chyba iść do Rossmana najpierw. No teraz do galerii. No do galerii, ale ja bym chciała iść najpierw do Rossmana. Chciałabym sobie kupić farbę, farbuję się. Ja wszystko mam. Chcesz, bym się pofarbowała? Nie, ładnie. Na blond, masz. Na blond, dobra? No, tak, na blond, nie. Nie? Nie pasuje ci blond. Nie pasuje mi blond? Nie. Widzicie, ja przed chwilą wam mówiłam, że nie wiem na jaki się kolor wyfarbować, a on mi mówi, że mi blond nie pasuje. Nie pasuje, już miałaś blond. Dwa dni byłaś blondyką. Miałam blond i byłam dwa dni, no. Na po dwóch dniach się już zafarbowałam na czarne. Dobra, jedziemy, bo nas czas goni. Days without water along the sun's old road. We crossed over. Stałam dosłownie 20 minut chyba przy wyborze farb do włosów i w sumie nic konkretnego nie wybrałam, tylko szamponetkę, ale więcej opowiem wam już później. My przyjechaliśmy już do domu i nie pytajcie w ogóle, która jest godzina, bo jest godzina grubo po 22. No ale byliśmy jeszcze poza galerią, to byliśmy jeszcze u babci, u mojej mamy, bo mama miała tam zamówienie na komplet, więc musiałam od niej odebrać, bo jutro jedziemy na baby shower z dziewczynami z grupy termomiksowej. W sumie to już nie z mojej grupy, bo w termomiksie już nie jestem od jakiegoś czasu. W sumie wam o tym nie mówiłam, ale cały czas mamy ze sobą kontakt, także fajnie, bo znajomość się nie urwała, tylko dalej ją kontynuujemy.
Także właśnie po ten komplecik była u mamy dla Agnieszki, bo dla Agnieszki robimy małą niespodziankę i odprawiamy jej takie mini baby shower, jeśli można to tak nazwać. Po prostu takie spotkanie, gdzie wręczymy jej prezenty dla maluszka. No i też byłam w galerii, żeby kupić jej jakiś prezent dla dzidziusia. Także coś jej tam kupiłam, ale to pokazywać tutaj może nie będę. I wracając do tego, to w sumie byliśmy jeszcze w Biedronce na zakupach, także totalnie mamcie. Dzisiaj zleciało. W Biedronce mam była, tak, jedz pączusia. Krystianek jeszcze sobie coś tam je. I pokażę wam, co w galerii kupiłam, bo w sumie nie kupiłam wiele rzeczy, bo nas czas... Już Krystianku, już mama da piciu. Bo nas czas strasznie gonił. Więc nawet dla was wiele nie nagrywałam dzisiaj. I kupiłam z Zuzi takie pantofelki do przedszkola, żeby po prostu miała tam jakieś, bo już w poniedziałek. Do jakiego przedszkola w ogóle? Co ja mówię? Do zerówki. Ja cały czas nie mogę się przełożyć, że Zuzia nie idzie do przedszkola już, tylko do zerówki. Także kupiłam jej takie pantofelki do zerówki, bardzo ładne. I w Pepco kupiłam sobie taki dyfuzor po prostu zapachowy do łazienki na patyczki. I w Rossmanie jeszcze byłam. W Rossmanie troszkę rzeczy kupiłam. I w Rossmanie kupiłam taki dwufazowy płyn. Jak byłam na szkoleniu, to Lena go właśnie miała i postanowiłam, że też go sobie kupię. Tak się on prezentuje. Moja ulubiona odżywka do włosów. Uwielbiam i zawsze z niej korzystam, już chyba nawet od kilku lat. Także bardzo ją polecam. Kupiłam jeszcze w Rossmanie taki krem prostujący do niesfornych, prostych włosów. Zobaczymy, czy pomoże. Ogólnie mi się włosy puszą, kręcą lekko, więc fajnie, bo sobie przetestuję. To w ogóle była jakaś nowość w Rossmanie, także sprawdźmy, może będzie fajne. Dam wam znać, jak mi się sprawdza. Kupiłam moje ulubione mydełko Protex do mycia pędzli. I kupiłam jeszcze maseczkę do twarzy. Maseczkę nawilżająco-wygładzającą, maska w płachcie to jest. Jest ona bardzo polecana ostatnio na Instagramie, więc musiałam i ja ją kupić. Więc kupiłam tylko jedną do przetestowania i stałam w Rossmanie chyba około 20-30 minut przed półką z farbami do włosów. I w końcu zdecydowałam się tylko i wyłącznie na szamponetkę. Miałam kupić farbę do włosów. Sama w sumie nie wiedziałam, czy farba, czy szamponetka, ale zdecydowałam się na szamponetkę, bo po prostu bałam się, jaki wyjdzie mi kolor. I ja się zdecydowałam na szamponetkę z Garniera. Jestem ciekawa, jak ona będzie się prezentować. I ja sobie wzięłam ciemny brows. Wzięłam sobie 3 takie opakowania. Zobaczymy, jak ten kolor będzie na moich włosach wyglądać. Ogólnie boję się firmy Garnier, bo dawniej było, że Garnier jest po prostu kiepski z tymi farbami do włosów. Nie wiem, czy jest dalej. Dziewczyny ją na Instagramie bardzo mi polecały, więc przetestujmy to. Może nie dzisiaj, bo dziś już jest późno, ale może w kolejnym filmie nałożę sobie właśnie te szamponetki. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie właśnie test, żebym nagrała właśnie tutaj na kanał na YouTube, jak farbuję sobie sama włosy w domu. Także kochani, ja się już idę kąpać, bo jest dość późno, idę przebierać dzieciaczki do spanka, a my widzimy się już jutro, także odezwę się do was jutro. Do zobaczenia, do jutra. Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu. Jestem właśnie w trakcie robienia makijażu. Jak coś, to tutaj mam rękawiczkę, bo nalewałam sobie tutaj klej do rzęs. Nakleiłam sobie rzęsy, w sumie już jestem wymalowana, makijaż mam zrobiony, tylko brakuje mi jeszcze ust. A właśnie się zbieram, bo jadę do Tarnowa. Jak wspominałam wam już wcześniej we vlogu, jadę na takie małe spotkanie, małe takie baby shower z dziewczynami, także troszkę się ogarnęłam, jeszcze pozostały mi do uczesania włosy, zmienić swój outfit, bo to outfit domowy, tak wyglądam po domu. Także poprawiam szybko usta, ogarniam swoje włosy i do wyjścia mam jakieś dokładnie 30 minut.
Także szykuję się. W ogóle dziewczyny zamówiłam sporą paczkę ostatnio kosmetyczną. Potrzebowałam właśnie sporo rzeczy do makijażu dla osób, które maluję. No i pokażę Wam te rzeczy. Między innymi kupiłam sobie właśnie tą paletkę z Hourglass. Bardzo długo się nad nią zastanawiałam, ale w końcu zdecydowałam się ją kupić. O, właśnie, teraz sobie przypomniałam, że jeszcze nie dałam sobie suchego bronzera na twarz, także koniecznie muszę to zrobić. No i paletka się tak prezentuje z przodu, na pewno dobrze wiecie, jak ona wygląda. Tak się prezentuje w środku. Ma bardzo fajne kolorki. Uwielbiam ją. Co chwilę ją katuję, jak i na sobie, jak i na dziewczynach, które maluję, także polecam. Cena trochę duża, trochę mnie bolał portfel, jak robiłam te zakupy, ale będzie na długo. Kolejną rzecz, jaką kupiłam, to kupiłam korektor z Rimmel. Taki po prostu zwykły pod oko i ja go mam w odcieniu 0,40 Ivory. Kupiłam takie pisaki do brwi. Ja mam zrobione brwi permanentne, ale jakoś zapragnęłam mieć te brwi ciemniejsze. Dajcie znać koniecznie, jak w takich ciemniejszych wyglądam. I właśnie takim pisaczkiem sobie maluję jeszcze, no, takie pojedyncze włoski. Nie trzeba tego wiele, więc dziewczyny, polecam Wam te pisaki. One są z NYXa. Koniecznie sobie kupcie, jeśli chcecie fajny, naturalny efekt brwi. Oczywiście kupiłam jeszcze podkład Studio MAC Fix. Ja mam w odcieniu NC17, to znaczy kupiłam go dla dziewczyn właśnie z myślą o makijażach. On jest dla mnie za ciemny, ale zawsze ja sobie go po prostu mieszam z jakimś innym jaśniejszym, bądź rozjaśniam sobie właśnie produktem do rozjaśniania podkładów. Co ja tutaj jeszcze mam? Oczywiście gąbeczki, kupiłam takie pierścionki, diamenty, naklej do rzęs. Tutaj sobie nakładam na paluszek i wklejam sobie, i daję sobie tam troszkę kleju i właśnie tak sobie kleję rzęsy. Jeszcze kupiłam, dziewczyny, z takich droższych rzeczy, to cień do powiek z Bobbi Brown. Pudełeczko się tak prezentuje. Jest on rewelacyjny. Właśnie mam go teraz na sobie. Nie wiem, czy widać, może zamknę oko. Fajnie się błyszczy. Jest rewelacyjny, pudełeczko też niczego sobie, piękne, glamour. Zobaczcie, tak się prezentuje pudełeczko. I w środku on wygląda niepozornie, ale na oku jest petarda. W środku tak się prezentuje. Kupiłam jeszcze wiele innych rzeczy, takie jak nożeusy, takie różne pierdoły, gąbeczki, ale tego pokazywać już nie będę, bo ten film trwałby bardzo długo, a zresztą teraz się troszkę śpieszę, bo mam 30 minut do wyjścia, także ogarniam swoje włosy i widzimy się już za chwilkę. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Days pass by like it's out. Dobra, kochani, ja już jestem praktycznie gotowa. Ubrałam sobie takie spódnico, spodenki, do tego bluzeczka z długim rękawem, bo już jest 17, prawie 18, więc później będzie chłodno. No i co? I zrobiłam sobie tradycyjnie swojego ulubionego koczka. I sobie muszę jeszcze przyczesać trochę włosy, bo lubię takie tutaj ulizane lakierem. I ja do tego właśnie stosuję, do tych ulizanych włosów, tak można to nazwać. Ten lakier z Kemon jest bardzo dobry i używam do tego taką szczoteczkę dziecięcą. Jak Krystianek był malutki, to czesaliśmy właśnie tą szczoteczką mu włosy. I teraz ja jej używam do swojej, więc ja sobie psikam zawsze lakier na tą szczoteczkę i później sobie tak wygładzam tutaj włosy. Więc to jest naprawdę bardzo fajny patent. Nienawidzę, jak mi tak tutaj właśnie te małe włoski latają. Lubię sobie je tak ulizać. Może moją ulubioną bransoletkę. Ciach. Kolczyki. I w sumie będę zaraz wychodzić. Także, kochani, ja już tam kamery dla Was brać nie będę.
No bo nie ma sensu, ten film i tak będzie już trwał bardzo długo. Idę się troszkę zabawić, troszkę spotkać z dziewczynami. Dawno się z nimi nie widziałam, więc fajnie będzie o czym rozmawiać. W sumie to zawsze jest o czym, no ale jak się człowiek długo nie widział, to po prostu tym bardziej. I teraz Wam wrzucę materiał ze szkolenia niedzielnego, którego Wy jeszcze nie widzieliście, bo widzieliście ten wcześniejszy, także koniecznie zostańcie teraz do końca i obejrzyjcie, jak wyglądało ostatnie moje szkolenie właśnie z makijażu. Nawet się popłakałam i wzruszyłam, także oglądajcie do końca. Ja się już z Wami z tego miejsca żegnam i miłej końcóweczki filmu. Pa, pa! Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Ja właśnie jadę teraz na szkolenie. Jeszcze jestem w łazience, bo się właśnie ogarniałam. Ubrałam sobie sukieneczkę, do tego taki brązowy paseczek, kolczyki i mój ulubiony koczek. Także jadę na szkolenie. Ostatnio byłam u Leny na szkoleniu, jak widzieliście w ostatnim filmie. I to miało być szkolenie dwudniowe, więc ja sobie je rozłożyłam na dwie niedziele. Więc dzisiaj mamy niedzielę i jedziemy na szkolenie. Mamy godzinę 7:50. Dzieciaczki śpią, zaraz do nich przychodzi babcia, a Mariusz mnie zawiezie. Także mam prywatnego taksówkarza. Jesteśmy już w samochodzie. Dzisiaj z tego dnia, z dnia szkolenia, nie będę Wam dużo nagrywać, bo ostatnio był taki vlog, gdzie nagrywałam właśnie tam na szkoleniu, więc nagram Wam tylko jakieś tam urywki, nie jakoś dużo, żeby Was tutaj nie zanudzać na tym kanale. Oczywiście koniecznie muszę nagrać, jak odbieram swój certyfikat na pamiątkę. Lubię właśnie takie pamiątki na tym kanale. Fajnie, że jak nagrywam na YouTube, to po prostu byle kiedy mogę sobie włączyć jakiś film. I ostatnio oglądałam stare filmy, jak Krystianek był jeszcze taki malutki. Także fajnie, że to mam, bo to jest nasza taka mała pamiątka. Także kiedyś, jak będę już wysoko w takim miejscu i będę już znaną makijażystką, no na pewno będę, no chciałabym, mogę sobie tak mówić, ale trzeba po prostu wierzyć w siebie. Także jak będę znaną makijażystką, to włączę sobie właśnie ten dzisiejszy film i powiem: kurde, Klaudia, jak ty zaszłeś daleko, dopiero co byłaś na szkoleniu, a jesteś już tak wysoko. Dobrze, można mieć marzenia, fajnie jest marzyć, my ruszamy w drogę. Tankujemy samochodzik. Jezu, jak mnie strasznie zawsze razi słońce. Ja mam tak wrażliwe oczy na słońce, że po prostu już mi łzawią, więc muszę Was dać tutaj. Jesteśmy na cepleniu. O, idzie Mariusz, widać go. I chcę Wam powiedzieć, że wymalowałam sobie brwi takim pisakiem. I oceńcie, czy są lepsze, bo moim zdaniem tak. Co mi kupiłeś? Batona mi kupiłeś? Ale on jest za słodki, ja nie lubię tak słodkiego. Już lubisz Twixa. No, ale on jest taki bardzo słodki. No, idziemy? Bo nie mam czasu. Nie będzie. No, jedziemy. Więc wymalowałam sobie brwi. Wezmę sobie Was, bo jedziemy i będzie czołsło troszkę. Wymalowałam sobie brwi takim pisakiem. Już Wam pokazywałam go wcześniej, więc uważam, że naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, są takie bardziej wyraźniejsze, takie troszkę ciemniejsze. Mi się podobają, a tobie mi się jak? Co? Podobają się moje brwi? Pewnie. Ostatnio myślałam, żeby sobie poprawić brwi permanentne, ale wystarczy troszkę pisaczka i już są piękne, także chyba na razie nie trzeba. Ostatnio do Leny. Na co to jest? Tam pamiętnik twój, co tam zapisujesz? Mówi tajemna wiedza. No co to jest? Czy to jest tajemna wiedza? Nie, to tylko cienie. Fajne, no. Nie wierzę. Ale no, ciężko dostępne, mówiłaś, nie? Na, proszę sobie na Vinted. Nie, że ciężko, tylko trzeba zamówić od niej. A co to jest za marka? Pilouis. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Fuck all. Give up everything.
czeka, jak coś to ja już jestem na miejscu. Zapomniałam wam powiedzieć, a już mamy oczka zrobione, piękne, także zaraz będziemy wklejać, tu mamy przepiękną modelkę. Będziemy wklejać zaraz rzęsy i będziemy malować twarz, także czekajcie na końcowe efekty, będzie pięknie. Dziś zdecydowałyśmy się na kolor fioletowy, także będzie przepięknie. Już nie mogę się doczekać końcowych efektów. Dzisiaj też odbieram swój certyfikat, także już się nie mogę doczekać na niego. I jak wrócę do domu, to koniecznie będę musiała przećwiczyć ten makijaż, bo ogólnie to jest mój pierwszy raz z jakimś kolorem. Zawsze malowałam kolory takie bardziej okazjonalne, klientkowe, a to już jest naprawdę taki makijaż days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you. Powiedz o tym, co się wydarzyło. Zobaczcie, jaki dostałam przepiękny certyfikat. Ukończyłam... Ale tak drugi dzień, chodźcie do mnie, chodźcie! Piękny makijaż, piękna modelka. Przecudowny makijaż, tak. Będziemy robić zdjęcia, oczywiście Dolna Lena. Zdolna Klaudia, to ona zrobiła ten makijaż. Lena mnie tu mocno wzruszyła, dostałam ramkę ze swoją pierwszą pracą na szkoleniu u Leny, więc będę miała taką pamiątkę, jeszcze jakiś tam prezencik, upominek. Przypominać ten progres, jaki zrobiłaś i wiesz, ta wiara. No i makijaż jest przepiękny, tak, po prostu. Nie wzruszyłam się, chyba na swojej porodzie Krystiana się tak wzruszyłam jak tu. Także powiem ci, że cudnie. Poleciałeś na grubo. No i bardzo się cieszę. Fajnie. Teraz robimy fotki. Tak. A tak powstają zdjęcia na Instagrama u Leny. Okej, okay, już sobie tylko światło tutaj ogarniam. Jeszcze uno momento. O właśnie, ta pozycja jest obowiązkowa. Waiting by the phone like you call me. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours, sweet.